Witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj Wam pokażę, jak w takim padzie nieoryginalnym Sony włączyć moduł Bluetooth. I powiem Wam, że no niezła była rozkmina z tego, żeby rozczaić, jak tutaj kurde ten Bluetooth działa. Po rozebraniu tego pada w poprzednim odcinku było jasno widać, że jest jakaś antena, co by sugerowało, że ten Bluetooth jednak istnieje. Jednak włączenie go no nie jest takie proste, jakby się wydawało, jak ktoś nie ma jakichś po prostu informacji zaczerpniętych z różnych tam źródeł. Mi się udało to rozminić w ten sposób, że mój znajomy wysłał mi na YouTubie taki filmik, jak gościu tego pada paruje z telefonem. Zaraz ja to samo zrobię, ale pokażę Wam ten filmik, jeżeli uda mi się go znaleźć, bo to było chyba w shortach. I on troszeczkę inaczej robił, bo ja tego pada, słuchajcie, włączałem w ten sposób. On już jest teraz sparowany, tak? Będzie się parował po Bluetooth cały czas. Dobra, ok. Ale wtedy całkowicie inaczej. Zobaczcie, nawet telefon zareagował. Spróbuję go włączyć, ok. Wtedy było tak, że jak naciskałem ten znaczek PlayStation, to migały mi tutaj cztery te diody cały czas. I po prostu nie było go widać przez Bluetooth w żadnym urządzeniu. Aha, musiałbym go odparować, żeby po prostu znowu to samo było. Dobra, rozumiem. Okej, szukam najpierw ten filmik, może mi się uda go znaleźć. Jeżeli nie, no to lecimy z pokazaniem, jak to będzie wyglądało te parowanie. Okej, słuchajcie, znalazłem. Lecimy sobie szybko z filmikiem, zobaczymy, jak on tutaj to pokazywał. Zobaczcie. U niego tylko dwie diody się świeciły. Widzieliście? Skrajnie po lewej i po prawej. Tutaj coś Xbox Wireless Controller, a u mnie całkiem inaczej będzie to pokazane. Nie będzie Xbox. Pewnie to jest gdzieś zaszyte w tym firmware'ze tego pada. Tu ma P3, zobaczcie, P3 jaki ten. No i działa przepięknie z telefonikiem, nie? Ale nie pokazał tak. Chyba że na tym padzie, na tej wersji tak się paruje, że po prostu włączasz przyciski, masz tylko tutaj te dwie diody. Dobra, lecimy teraz z moim padzikiem. Ja sobie go odparuję w telefonie. Chwila, moment. Wchodzę w Bluetooth, no i zobaczcie, tutaj jest dostępny gamepad, którego muszę anuluj powiązanie. Okej. Okay. I teraz patrzcie się. Parowanie tego pada jest bardzo proste. Będą napisy, słuchajcie, w języku angielskim, czeskim, niemieckim, francuskim, hiszpańskim, japońskim, chińskim. Także tutaj będą sobie leciały pod spodem. Myślę, że więcej osób będzie mogło zrozumieć, co ja w ogóle tutaj mówię, tak? W tym filmiku. Dobra, teraz zróbmy sobie tak. Naciskam przycisk PlayStation. Chociaż ten pad jest nawet lepiej podrobiony, bo nawet ma znaczek oryginalny od Play'a. Także słuchajcie, naklejka w ogóle jak oryginała. Z tym drugim silniczkiem, który wlutowałem, już totalnie oryginałka. Dobra, nieważne. Naciskam i zobaczcie. Ale jaja. Aha, on jest teraz w trybie Bluetooth. Dobra, ja pobawię się, bo wiecie, na czym polega włączenie. Najpierw przycisnę dłużej. Dobra, zrobimy jeszcze jedną rzecz. Ja muszę coś sprawdzić. Jak działa ten przycisk reset tutaj pod spodem? To przy okazji. Okej. Ale najpierw go włączę. Jest jedna dioda. Teraz wcisnę tego reseta. O, widzicie, zgasło. Dobra, i teraz jak wcisnę. O, nie, dalej jedna. Nie kumam tego reseta. Może dłużej, jak się potrzyma go. Słuchajcie, przytrzymam tego reseta z parę sekund. Jak wrócić do tego stanu początkowego? Może przez kabel podpięcie? To jest ciekawe. No bo teraz on cały czas mi po Bluetooth się paruje. Chciałem Wam pokazać, na czym to polegało. Słuchajcie, polegało to na tym, że włączyłem sobie tutaj w telefonie Bluetooth. Chwila, moment. Chwila momentu.
coś takiego. Bluetooth miałem włączone, nie? I trzymając przycisk PlayStation i Start, włączyłem go. Teraz szybko miga. Widzicie? Wolno migało, szybko. I co? Jest gamepad. Chyba on teraz jest wykrywany, daje łączenie. Zobaczcie, dioda miga tutaj szybko. Gamepad, powiąż. Połączono. I słuchajcie, od tej pory mam połączony gamepad. Patrzcie się. Pik. Mogę tutaj sobie nawet chodzić po ikonkach. Tym krzyżakiem, zobaczcie. Zajebioza. I teraz wam pokażę jeszcze fajny, kurde, ten programik do testowania, słuchajcie, kontrolera. Zobaczcie. Naciskam lewo, prawo. Czego to nie ludzie nie wymyślą? Kiedyś takich rzeczy nie było, żeby przetestować pada na telefonie. Teraz te, tutaj. OK, na dole. Co najlepsze, ten reaguje na siłę nacisku, słuchajcie. Tego tutaj nie widać, ale widać to na aplikacji Xboxa 360 na Windowsie. Po prostu jak się wciska go bardzo, bardzo powolutku, to widać, że ten wskaźnik tak nie idzie do końca zawsze. Jak damy do końca, to dochodzi do końca. Także reaguje po prostu. Ma jakiś tam zakres tej regulacji, tak? Teraz słuchajcie, druga strona pada. Zobaczymy sobie. Wszystko fajnie widać, przyciski D, Y, X. Oczywiście tutaj są kwadrat, trójkąt, kółko i krzyżyk, ale te przyciski teoretycznie można by podmienić. No, tak jeszcze można mod zrobić, na przykład podmienić od Xboxa 360. To już by było w ogóle fajnie. Te działają grzybki? Grzybki działają, wysuwają się. Także powiem wam, że full rewelka, po Bluetooth teraz ten pad działa. Pytanie jest tylko, ile on na tej baterii będzie działał. A to się okaże, ja go będę katował na batokerze, także przetestujemy sobie go. O, jeszcze tutaj przyciski te działają. O, PlayStation się wychodzi. Także jak najbardziej to wszystko tutaj działa. Jeszcze co chciałem pokazać tutaj. Fajnie, tutaj w ogóle można sobie testować tego pada. Tutaj gdzieś była More Test, Dead Zone, Play Game, słuchajcie, jest gra, coś takiego. Patrzcie się na to. Jest gierka, ja sobie tym padem steruję. Dobre, nie? Dobra, dam. Aha, nie da rady wyjść, trzeba po prostu tutaj sobie cofnąć. Jeszcze tutaj gdzieś była Device Info. Słuchajcie, jeżeli chodzi o informacje tego pada, to mam tylko gamepad, name gamepad, typ standard, touchpad 0, sensors none, mapping, joystick name, type, features none, buttons 19, HATS 0, access 6, player ID 1, serial, product version, mamy 65535, product ID, to jest 10266473, to nie. To jest to, jak on się przedstawia tam w Windowsie. I co tutaj jest problem? Contact me, ok. Cofniemy sobie. Rumble. Rumble may not work via Bluetooth. A widzicie, to bym musiał, kurde, podłączyć go jeszcze kablem i wtedy sobie przetestować, czy on ma w ogóle te wibracje. Ale no, powinien mieć, skoro dali silniczek Hinole. Tylko jest kwestia, czy ta moja działa. To się okaże już w ogóle w grach, ale tutaj gdzieś jeszcze było Clear Dead Zone, aha. Axis i Dead Zone. Słuchajcie, zobaczcie, to jest też zarąbiste. Testujemy sobie, pada, czy nie ma wychylenia. Jak są uszkodzone gałki, to one nie wracają do środka. Tutaj mamy pięknie wszystko. Wraca do środka druga gałka. Także można sobie nawet padzika wytestować, czy ma gałki zrąbane. No nie może mieć zrąbanych, bo jest nówka sztuka. Także wszystko tutaj się zapisują, informacje, co my robimy na tym padzie. Jest taki log. Także
Udało się go sparować po Bluetooth. Myślę, że w batokerze bez żadnych kabli to jest coś wspaniałego, żeby sobie tak pograć. No i co? Na pewno będę chciał tutaj włożyć większą bateryjkę niż ta, co tutaj jest. Ile tu było? 300 mAh? Co to jest 300 mAh? Jak mają więcej w e-papierosach, słuchajcie, akumulatorki. Ale tutaj bym chciał docelowo włożyć taką, kurde, nie wiem czy się zmieści, ale 2000. Lająka nie upcham raczej. Także tutaj w grę wchodzi tylko jakaś płaska. Najlepiej to by było tą taką... Tutaj nie ma co wkładać, bo jest totalnie wyżyłowana. Ma 300 chyba mAh. Testowałem ją na tym testerku 18650. Także no... Albo od PS4 jakąś baterię gdzieś kupić. Tutaj włożyć, bo zmieści się bez problemu. Podejrzewam. Albo co? Albo gdzieś na AliExpressie szukać, ale na AliExpressie wiadomo. Nie wiadomo co przyjdzie. Tyle wiadomo. Dobra, kończę na tym filmik. Zarąbista opcja przetestowania pada, słuchajcie, na telefoniku. Mało tego, możemy sobie zainstalować teraz na tym telefonie gierkę i sobie pykać, słuchajcie, na padziku. A jeszcze dopowiem tylko na sam koniec tyle, że jeżeli sobie ten telefon byśmy przerzucili obraz na telewizor, gdzie mamy na przykład, nie wiem, 50 cali czy tam więcej, wtedy gramy sobie na dużym ekranie. Także na przykład jakiś Modern Warfare, czy jakoś tak, Call of Duty. No kurde, ja FPP-ki kurde bardzo, bardzo lubiałem. Wolfenstein 3D, normalny Wolfenstein, kurde. To były świetne gierki wojenne, które się kiedyś ściorało. Nie przedłużam, kończę, pozdrawiam, trzymajcie się, napiszcie co o tym sądzicie. Padzik jako podróbka, moim zdaniem, jak na razie spoko. Zobaczymy, ile będą tutaj te działały gałeczki. Także pozdrawiam.